Mamy bardzo dobre prognozy. Po pierwsze siódemka, siódmy raz biegniemy w biegu Uniwersytetu Medycznego. Szczęśliwa siódemka, mam nadzieję. Po drugie piękna pogoda, było ryzyko deszczu, ale mam nadzieję, że wypadało się nad ranem i będziemy mieli bardzo dobrą dla biegaczy temperaturę. Nowa trasa, bardzo atrakcyjna trasa w takich ikonicznych miejscach Wrocławia. Startujemy na Bartla przed budynkiem Wydziału Nauk o Zdrowiu, w tym ślicznym parku, w którym się znajdujemy. Dalej biegniemy przez Park Szczytnicy. Biegniemy obok Morskiego Oka, biegniemy na Stadion Olimpijski, absolutnie architektonicznie perełka sportowa naszego miasta. Dalej wokół hali stulecia, pod pergolą, prześliczne miejsca. Fajna trasa, trasa, na której będziemy mogli do siebie machać i się pozdrawiać, bo mamy odcinki, na których biegacze będą się mijać, więc w przeciwnych kierunkach. Ogromnie się cieszę, że tak duże zainteresowanie. Biegną z nami wózkersi, czyli załogi, w których dziecko z niepełnosprawnością albo osoba dorosła z niepełnosprawnością startuje razem z pchaczem takiego wózka. Tych załóg jest niemal 40 i to jest już tradycja biegu Uniwersytetu Medycznego, że pokazujemy, że są superbohaterowie. Tacy, którzy właśnie w duetach pozwalają na realizowanie marzeń. Wydawałoby się, że bieg na 10 km jest niedostępny dla osób, które nie są przygotowane, które nie ćwiczą regularnie, a tutaj osoby z niepełnosprawnością pokazują, że można pokonać ten odcinek właśnie dzięki takiemu wsparciu. No i wszyscy lekarze, studenci Uniwersytetu Medycznego, studenci innych uczelni, władze innych uczelni, którzy przyszli do nas, będziemy ich za chwilę witać. Startuje z nami rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, maratończyk, pan profesor Piotr Ponikowski z numerem 1. W 2015 roku odbył się pierwszy bieg Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i uważam, że to jest jedna z ważniejszych misji uczelni, czyli pokazywanie profilaktyki chorób cywilizacyjnych w postaci aktywności ruchowej, aktywności fizycznej. Najprostszej i najlepszej takiej profilaktyki. W związku z tym od tego roku udało się organizować już teraz siódmą edycję. Na krótki czas przerwaliśmy ze względu na pandemię, ale jesteśmy z powrotem i mam nadzieję, że takim zainteresowaniem będzie się cieszył ten bieg także w przyszłych latach. Jestem bardzo dumny z tego biegu. To jest siódma edycja. Ja biegłem 3 razy w tym roku, myślę, że mamy ponad 1000 osób. Dla Uniwersytetu to jest bardzo ważne, bo misją Uniwersytetu jest krzewienie zdrowia, jest popularyzacja tego, żeby zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać i żyć dłużej. I to jest takie przełożenie tego, co nauczamy studentów, lekarzy na codzienne życie. I jest wspaniała pogoda do biegania. Nie wiem, czy będę miał dobry czas. Liczę na to, że będę miał podobny czas jak w tamtym roku. Nie przygotowywałem się ostatnio tak dobrze jak w tamtym roku, no ale zobaczymy. Biegnę ze swoim zięciem, który ma mnie poprowadzić na, no, w sumie niezły czas, bo on dużo szybciej biega.